Nie mam żadnego data. Normalnie mam tracker z MP Launcher, otwieram go i w środku mam Launcher. Neptons, coś tam kurwa i chuj. Kurwa, znajdź folder C, program data. Mariusz, naprawdę, to jak ty, jak Zbyszek. Na dysku systemowym C. Na C. Nie znalazłem launcher tylko. Nie, masz. On jest ukryty. Wiesz jak robi w Explorerze, żeby pokazywał ukryte pliki? No nie, muszę sam znaleźć, bo ja nie używam. Dobra, otwieram Explorera. Dysk C. Widok, pewnie widok. O, i trzeba zafajkować, pewnie zafajkować trzeba ukryte elementy. No. Gdzie tu masz tu widok? Jak otworzysz Explorera, to masz u góry menu. Masz menu? Może nie wiem, też masz, nie ma. Nie jest menu. Ja może włączyłem, może to się jest włączone. Mam menu plik, narzędzia główne, udostępnianie, widok narzędzia dysku. W samej górze. Chyba nie mam takiego czegoś. A co masz na górze? A bo ja jestem głupi już. Po prawej stronie, może tam przy zamknięciu, przy krzyżyku zamknięcia masz taką strzałeczkę do dołu, żeby pokazało menu. No mam menu teraz, no. Widok. Masz widok? No jest widok, dobra. No i masz po prawej stronie ukryte elementy, ma być zafajkowane. Kurwa, mam tylko ukryje elementy. Ukryte elementy. No i ma być to zafajkowane. Ja mam tylko ukryje wybrane elementy. Dobra. No i teraz szukaj folderu na dysku. Dawaj kurwa, ja polewę to. Szukaj folderu na dysku, który się nazywa program data. Masz? Jeszcze. Nie mam na cechu, chyba powinnam na to czekać. To jest kurde folder systemowy, no chyba, że masz przeniesiony gdzieś na inny dysk, może. Mam pliki 86, kurwa. Program, poniżej program data. Jeżeli sortowane masz po nazwie. Co? Program data jest ukrytym folderem, także musi być, żeby eksplorator wyświetlał ukryte foldery. Włączone, to mam ale... Kurwa! Otwieramy i mamy kurwa Windows OS kurwa PSD Games muzyka on driver ten jakiś kurwa Perflux to chuj co to jest pliki programów 86 no niżej. Program data znalazłem, ej. Kurwa, niemożliwe. No to kliknij na niego. Otworzyłem. Teraz szukasz folderu tracker SMP. Też kliknij na niego. Nie mów, że nie masz folderu. Panie... MP mam, no. No klikaj. No jestem. No i masz tam dwa pliki, Core ATS i Core ETS. Usuń te dwa pliki.
odczytniki. Data. Foldery, masz i data, to jest foldera. I masz dwa pliki. Core ATS. To ukrym ten Core ATS. No i odpal launchera jeszcze raz. Ej, dupa, dalej to samo. Core ATS, MP mi się włączył, tutaj z powrotem do tego. A ETS nie idzie nic. Z powrotem mi skoczył ten Core ATS MP, nie? DLR. No bo masz skoczyć. A ile on zajmuje? Ile on zajmuje ten Core ATS u ciebie? 0 kilobajtów. I wyskoczył go. Skoczył mi prąd. Dobra, serwer zdany zwrócił błąd, kurwa, 522. No i co, kurwa, w takim razie... A wiesz co, czy zrób? Wiesz co, zrób, Mariusz, jeszcze raz? Co? Tracker SMP, ten launcher, prawym przyciskiem myszy. I uruchom jako administrator, gdzieś na pewno jest, czy nie? Jest, uruchom jako administrator. Zobacz w adminie. Spróbuję. To mnie nie napadło. Bo może masz zablokowany zapis do, zapis do tego folderu. Coś tu właśnie. Nie uruchomił w trybie adminina i ten nie może gadać na tym na Discordzie. Znając życie. No to tak jest, wiesz, tak jest. Jak się uruchomisz aplikację w trybie adminina i on jest aktywna, to... Włączy on jako administrator i gówno. Dalej ten sam błąd. Tak. Mogę się wysłać te dwa pliki. Możesz na siłę je uruchomić. Zobaczymy. Są dwa Core ATS i Core ETS, żeby to z dwóch tych. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, po co kawan? Już wysłałem ci prywatne wiadomości na Discordzie, te dwa pliki. Jest, ściągnij i wrzuć do tego folderu, co tam wiesz. Usuń ten swój ATS i wrzuć te dwa pliki. Core ATS i Core ETS. I zobacz co będzie. Może akurat uda się. Słyszysz ty mnie w ogóle? Tak. Czekaj, mi tu coś kurwa zawołać.
próbuję odpalić grę. Chodź, jak już przegrałeś, zobacz w ogóle launcher, gdzie mamy. Dalej mi pokazuje aktualizację. I gówno. Mam cały folder ten program data. Pierdol wszystko. I jeszcze raz zainstaluj. Czyli wypierdolić cały folder i na nowo zainstalować grę, tak? Nagrać się ten odcinek. Tak. Tylko zawartość, tylko co w program data jest ten trackers MP. To wyrzuć tylko. Żebyś program data nie wywalił. Tak, tak. Czekaj, ja go ogólnie odinstaluję całego najpierw. No, odinstaluj, później usunę. Żeby się usunął ten program data i usunął jeszcze, tam jest w moich dokumentach, jeszcze w folder trackers MP. No to też wypieprzę. Ja kiedyś też miałem coś taki właśnie problem z tym. Ale u mnie właśnie pomogło usunięcie tych plików. Usunąłem te pliki i nie poszło elegancko. Dobra, usunąłem cały folder tracker ZP. Ja myślę, że to jednak chyba coś u nich jest. Tak podejrzewam, że w pewnych okolicznościach takie rzeczy się dzieją. Może wiesz, za karę, że za mało grałeś, za dużo grasz bota zamiast BTS-a, ci trackers MP karę nałożą, tak? No. Ja podejrzewam, że to Zbyszek. A, Zbyszek mógł skakować, przecież to jest jeszcze taka cicha woda. Tak naprawdę mało się być centrum dowodzenia tam w tym pokoiku. Żeby właśnie, że sąsiedzi nie piwali, co on tam akurat, kogo on tam szantażuje, albo kogo tam... Ale do Mariana przyjdzie list. Anonim. Chcesz pograć BTS-a, zapłać tyle i tyle na konto te i te. Nie? Rafał. To. Dziwne jest to, że jak instaluję launcher, to od razu mam kurwa wszystko ustawione. Ty jeszcze coś masz ten. No ale to był jeszcze usunąć ten folder drugi, ten w moich dokumentach jest tracker SMP. A to jest... To jakiś jest, w moich dokumentach jeszcze jest przecież, nie? To też dobrze by było usunąć. ETSMP ten folder się nazywa. Ale też jest config też. Config dat jest. To samo dalej. No to jeszcze raz odinstaluj. Usuń to, co wcześniej usunąłem. Jeszcze w tych moich dokumentach. ETS2MP i ATS-MP. I tyle. Ty już będziesz miał czysto. Więcej chyba żadnych plików nie ma w multiplayer. Tylko te w tych dwóch miejscach są plik. Chyba. Pewno jest, ono to robi w Ameryku. A to jest 2 MP są już, tak? No i to i ten ATS MP. No i to usuń, że chwilę faktycznie tam już wiesz. Data muszę tego usunąć, nie? Tak, tak, tu też. Profilaktycznie też bywa wszystko. Ej, z Byszkami wyślijam ci to usuniesz. No właśnie, to myślę, że z Ultraviewera, weź to Zbyszka daj dostęp, on ci tam już załatwi. Puściutko.
prosciutto. Nie pamiętaj, żeby za pierwszym razem uruchomić jako administrator. Profilaktycznie też. Żeby nie blokował Windows pliku. W razie co. Ale instalacja, klikłem i chuj, zainstalowane. Uruchom jako administrator za pierwszym razem. To nie jest zapchane? Kurwa, co to może być? Dysk to nie jest zapchane? Dysk C, panie. Na dysku C mamy, panie, jeszcze 200 giga wolnego miejsca. Nie ma błędów, może jakieś kurwa błędy są na dysku. To jest jakieś głupie normalnie. Wszystkim wszystko działa, tylko nie wiem. Sprawdzę jeszcze spójność plików w grze. Może gdzieś tu coś? Nie, to z tym nie ma nic wspólnego. Thank you.
Jebać na to. Serwer zajebany, nie chcę pobierać. Jasiu, co myślisz, że serwer nie może być zajebany, żeby nie pobierało? Raczej myślę, że coś u ciebie jednak. Ale wszystko już rzuciłem i na nowo zainstalowałem. Aktualizacji żadnej ci nie ściąga, nie aktualizuje ci nic? Nie. Sprawdź się, czy na dysku to jest ten plik, może gdzieś jakiś błęd, co może się gdzieś zawiesił komputer, czy co? Cztery bitwy w Apertagera to zagram.
Jedynie co mi się ostatnio aktualizowało, to grafika. Grafika tego nic nie będzie miała. Pięć, dwa, dwa. Co ty kurwa znalazł, ej? Co to ma być? No to już masz odpowiedź. Za małe napięcie prądu stałego ci podaje na coś. Procesor. No. Tak, 750 zasilacz. Też miał uśmiech. Ale to nie jest laptopa, Marek. Jeszcze ja się zrobię tak, zagram teraz sobie raz, potem wszystko jeszcze raz usunę, ale zrestartuję komputer, żeby na pewno mi sam nie został jakiś lat i dopiero zainstaluję.